Siema, witam ponownie w Ikarusie. Niestety poprzednia misja nie poszła, jak widzieliście. Dostałem tam informację w komentarzu, że tam jeszcze dużo rzeczy zostało do zrobienia, oprócz tego co zrobiłem, bo tam jeszcze niby ten ekstraktor trzeba zasilić i tak dalej. Też dostałem wskazówki w komentarzu, które wezmę do siebie. Także ja sobie takie misje póki co odpuszczę po prostu. Chociaż to by było easy do zrobienia. Tylko ja nie wiem jeszcze po co są te exotic materiały, bo to bym mógł zrobić. To by było fajne. Czyli jakbym zrobił tę misję, to mi pozwala na to, że mogę te wydobyte pickaxem exotiki wziąć tak jakby na wszystkie misje. Tylko nie wiem na jakiej zasadzie, nie wiem w ogóle po co to jest, nie? No ale dobra, póki co zrobimy sobie tutaj tej misji skana. Tu pewnie coś będzie atakować. Difficulty jest niby najniższe. Czyli obstałem, że easy, tak więc... No tutaj nic nowego nie dodałem. No i dobra, mamy wylądowane. Tutaj w ogóle jest jakaś chyba taka rzeczka. No, taka giga rzeka duża płynie tutaj. O, fajnie to wygląda w sumie. Są akurat fajne widoczki. Tam jest jakiś chyba wodospad, tutaj coś... Płynie sobie rzeczka, fajnie, fajnie. Także tutaj muszę podejść prawdopodobnie po to, żeby wziąć ten radar. Także idę po to. Dobra, jestem już przy tej miejscówce, także odbieramy sobie nasz radar. I zobaczymy, gdzie są te miejscówki do przeskanowania. Dobra, czyli mamy na górze, na dole i po lewej na dole. Prawdopodobnie to najpierw zrobię chyba tak, że osiedlę się gdzieś po środku najlepiej. Gdzieś może tutaj na E4, jeżeli tam nie będzie gór. Żeby mieć po prostu wszędzie blisko, nie? Tutaj też mam niedaleko wodę, także z tym raczej nie będzie problemu. Jestem ciekawy też, co mnie będzie atakować. No niby jest to easy misja, ale też już jesteśmy trochę dalej niż poprzednio, nie? Więc obstawiam, że to już chyba nie będą wilki. Zobaczymy. Dobra, znalazłem miejscówę. Ogólnie to osiedle się tutaj na E4, tak jak mówię. Mniej więcej wszędzie, powiedzmy, że blisko. Okolica też wygląda całkiem spoko, bo tutaj mamy rzeczkę. Tu mamy drugą rzeczkę. Ogólnie te Riverlands gigafajnie to wyglądają. Fajnie, podoba mi się ten region. A jeżeli chodzi o samego Ikarusa, to mimo wszystko i tak stwierdzam, że Ikarus nie jest za bardzo przystosowany do gry solo. Problem tej gry jest taki, że trzeba po prostu za dużo farmić na jedną misję tak naprawdę. Bo jak ja bym miał tu na każdej misji latać z bronią palną oczywiście, no to na każdą misję musiałbym poświęcić 10-20 godzin na samo zrobienie tego fabrykatora, znalezienie golda, surowców i tak dalej. Wiadomo, jakby się grało w 3-4 osoby, to poszłoby to lepiej, dużo sprawniej i tak dalej, no ale solo to jest giga ciężko coś takiego robić, powiedzmy, w każdej misji. Dlatego też głównie latam z łukiem. No i inna sprawa jest taka, że o ile, powiedzmy, nie dodałbym tam za currency od razu kupna broni, żeby była broń na początku, bo to już była przesada, powiedzmy. Ale coś takiego, że nie wiem, mogę sobie na daną misję kupić z 20, 30, 40 sztuk elektroniki czy jakiegoś innego surowca tam za daną ilość karencji, nie? Żeby taki solowy gracz mógł to trochę przyspieszyć, bo zrobić fabricator po to, żeby zrobić broń, zabić dwa mobki, wyjść, stracić to i iść na kolejną misję, tracąc na to 15 godzin, no to jest trochę imo przesada i rzecz, która mnie osobiście trochę odrzuca, dlatego biegam cały czas z łukiem. No ale jeżeli chodzi o domek, to tak, bierzemy się oczywiście z drewna będę na razie robił. A, tylko problem jest taki, że nie mam miejsca. Pyk. Zrobimy sobie na początek z drewna, później się to najwyżej albo rozbuduje, albo zupgrade'uje. Na razie zrobimy coś takiego. A ile mogę ścian zrobić? 14. Dobra. Robimy sobie dodatkowo ścianki. I tutaj tak, zmieniamy sobie na okno. Ja zawsze robię tak, że... Ale się wystraszyłem, czy na mnie biegnie, o Jezu.
Okno z każdej strony. Wejście powiedzmy tutaj. Pyk, 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 pyk. Jedno za dużo zrobiłem, ale to nieważne. No i muszę zrobić 6 podłóg też, tak? Mogę zrobić 3. Dobra, ósemka, pyk, pyk, pyk. I jeszcze 3 podłogi musimy zrobić. No i dobra, pyk, pyk, pyk. I mamy naszą chatkę, jeszcze drzwi trzeba zrobić. No by na to żaden wilczur nie wszedł. Dobra, także teraz posłanko. Żeby było się na czym położyć, żeby było na czym skipnąć noc, bo ja osobiście nienawidzę nocy w tej grze. Także łóżeczko, ogniska jeszcze nie zrobię. Tak więc ognisko, pyk. O, nie kraftuję, bo nie mam miejsca. Dokładnie tak. Cemeczka, stawiamy ognisko. A wracając do tematu Ikarusa dla solowego gracza, to jeszcze powiedziałbym coś takiego, że o ile samo farmienie surowców nie jest takie straszne, no bo wiadomo, w innych survivalach też się dużo tego farmi, tyle że w takim raście to na przykład wiem, gdzie... Okej, tego nie było, cięcie. Jak widać, z chatką nic się nie stało. A wracając do tematu rasta, to tam też trzeba dużo farmić. Tylko że tam po pierwsze wiadomo, gdzie są surowce. Wiadomo, gdzie farmić. To ja tak naprawdę to mam... Oho. To mam taki teren wielki mapy. Ja muszę tutaj biegać wszędzie z buta, patrzeć, szukać jaskiń i tak dalej. No i w takim razie mogę sobie, nie wiem, przelecieć teren helką. Na koniu chyba nawet można jechać. Teraz wiem, że też samochody dodali i tak dalej. Także to nie zjada aż tyle czasu. Tutaj no niestety nie ma możliwości przyspieszenia tego, bo muszę biegać z buta. Nie ma innej opcji po prostu. No dobra, więc oczywiście standardowo pierwsze budowle. Czyli crafting bench i tutaj rzecz do robienia tlenu. Jest giga ważne. Znaczy giga ważne. No jest to dużo ułatwia sprawę, tak? Nie trzeba się tak martwić o tlen i tak dalej. Oczywiście sobie od razu bladera do tego zrobimy. A, nie, ty, czekajcie, bo ja nie tego używałem. Ja tego nie używałem. Wróć. To jest do wyrzucenia. A ta chatka mi się psuje od tego, naprawdę? Nie wiem, coś po tych ostatnich update'ach z tą gierką nie tak. Bo normalnie nigdy nie miałem takiego problemu. Rozumiem, że tam jakiś ten machining bench ciężki czy coś, ale takie coś? Że mi chatkę psuło. Nie przesadzajmy. Może przez to, że ona jest tak w górze? Nie mam pojęcia. Jak mam być cztery, ale nieważne. Więc tutaj zrobimy sobie jeszcze to. Tylko że do tego potrzebuję siarki i tutaj tlenu, więc będę musiał zaraz po to iść. No dobra, zebrałem siarkę, zebrałem tlen. Sprawa wygląda tak, że to stawiamy. Pyk. Ładujemy tutaj tlen, siarkę. I oczywiście ładujemy to, żeby nam się napełniało. I to naprawdę giga krótko, giga długo wystarcza. Nie wiem, chyba muszę to podbudować czymś. Pytanie, czy coś takiego załatwi sprawę. Tak. Było na żółto, jest na zielono, także git. Także tu chodzi o to, że to było po prostu w powietrzu. Tylko problem jest taki, że ja tu nie mogę tego podbudować. O, o, dobra. No i okej. Chatka już nie powinna się rozwalać, przynajmniej na razie. No dobrze, też nie będę się tutaj jakoś w tej misji bardzo rozbudowywał, bo misja jest oznaczona jako easy, także ufam twórcom, że będzie easy. Więc zrobimy sobie póki co łuk lepszy. A zrobię textiles bench, ewentualnie żeby zrobić jakiś armorek. Pytanie właśnie, czy ja mam jakieś armorki? Mam klofy do odblokowania. One dają 4 physical resy. Dalej mamy już ledery, a ledery są w crafting benchu. Ja nawet mam to odblokowane. I dodaję ledery. 8 fizyka.
14 fizyka, fur armorki. Okej, czyli fur armorki byłyby koksem. Na to wychodzi. No dobra, czyli Textiles Bench mamy. A, stawiamy sobie i zobaczymy zaraz. To są ledery, to są fur armorki, tak? Tak, do tego potrzeba jeszcze rope'a, czyli giga dużo to jakby sierści i skóry. No dobra. Troszkę sobie popolowałem na różne dziki, wilki i tak dalej. Mam 500 skóry, 143 sierści. Także zobaczymy. Mogę zrobić 100, nie? Zrobimy. Ja tego mogę potrzebować. 25 powiedzmy. Dobra, jednak dorobię jeszcze z 11, bo jak tu patrzę, że potrzeba 4, 6 i tak dalej, to może nie wystarczyć. No i dobra, robimy sobie tak. Fur hełmik. Armorek. Arm. Rękawiczki. Spodenki. Nóżki. O, jeszcze. A backpacka nie założę, bo tutaj pod G muszę mieć backpack. Okej. Czyli prawdopodobnie mamy git. Tylko nie ma miejsca na to, to jest główny problem. I tak, bierzemy sobie to. Więc to są przygotowania do misji, która powinna być easy. Zobaczymy, czy to będzie. A brakuje mi jeszcze jednej rzeczy tutaj. Pyk. Dobra. I tutaj melee resistance mam 37%. Dodatkowo wykraftowałem sobie troszkę strzał. Tak, 33. 33 bone arrowy. Mam nadzieję, że wystarczą. Naprawimy sobie łuk. Pyk, żeby był na fulla. No i dobra. No i dobra, i będziemy szli do pierwszej miejscu, bo oczywiście ja się tutaj przygotowałem. Będzie to taktyka na budowniczego, czyli tak, mam 10 podstaw, 11 ścian, 7 ramp. No i idziemy do pierwszej miejscowy. No i dobra, jestem na miejscu. Tutaj wybudowałem sobie. Plan jest taki, że wchodzę tutaj, niszczę to. No i jestem bezpieczny. Taki jest plan. Z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się to szybko to zrobić, jakbym chciał. Więc stawiamy. Odpalamy. I ewakuacja. Tyk. I niszczymy szybko. Może w ogóle to zniszczyć? No, no, bo zdążę, co? 34%. Dobra, zdążyłem. Dobra, Francy jakieś nadchodzą. Jeszcze nie wiem gdzie. Tam chyba wilk. Jeśli dobrze widzę. Serio, wilki to będą. Ja już myślałem, że to kurde, nie wiem, jakieś... Koks te. Jakieś koks niewiadki będą czy coś. To wilki, ale wysokie levele mają. Giga ciężko czasami trafić w te wilki. Niby strzelam w głowę, ale tak nie dostaję w głowę. Tak naprawdę to wystarczyło wskoczyć do wody. Jak mam być szczery. Nie musiałem nawet tego budować. Może ten dzik jakiś waleczny. Dobra. To sobie zaraz oskurujemy, tylko jeszcze odpalę. Żeby się kręciło. I to już raczej nic się nie powinno pojawić, mam taką nadzieję przynajmniej. Ewentualnie jakieś kolejne wilki, które będą szły z jakiegoś daleka i dojdą dopiero później. No i dobra, mamy to. Teraz jeszcze muszę tylko zabrać tę stację. Dobra, oskurowany. Zabieramy stację. Pyk. I lecimy w drugą miejscowę, która jest po drugiej stronie tutaj. Także let's go. Dobra, mamy drugą miejscówkę. Czy ja dałbym radę wskoczyć na ten kamień?
sumie. O. Tutaj chyba będę bezpieczny. Mam nadzieję, że nie da się tu wejść tak normalnie. Prawdopodobnie nie. Także okej. Okay. Nie muszę nawet budować. Pięk, odpalamy. No i zobaczymy, co się stanie. Ktoś mnie tutaj zaatakuje. Dobra. Jest jakiś komunikat. Pytanie, czy coś mnie zaatakuje. Tam w razie czego jest rzeka. Więc tam mogę uciec. Coś biegnie. Tak? Nie. Żartowałem. Dobra, czyli... A tu jest jakiś dzik. Ale on chyba nie chciał mnie atakować. Jest szansa, że nie. No dobra. Idziemy to odpalić ponownie. Pyk. No i chyba tutaj nic mnie nie zaatakuje tym razem. No, raczej nie. Także zaraz się skończy. Dobra. Bieramy i lecimy w trzecią miejscówę tutaj. Ale w sumie jakoś daleko to nie jest. No i dobra, jestem na ostatnim miejscu. Tutaj nic budować nie będę, bo tutaj mam zaraz giga głęboką brzeczkę, także odpalamy. Pyk. No i zobaczymy. Ale raczej wydaje mi się, że nic się tutaj nie stanie. Tak, w poprzednim. Proszę czekaj, to hop do wody i po problemie. Na szczęście. Jest coś takiego. No ale nie, tutaj sobie jakieś jelenie chodzą. Widzę cała rodzinka. O kurde. Coś jest not happy. Okej, czy jednak coś... Coś jest not happy. Coś jest. Ale one dużo HP mają. Dobra, zaraz ten problem sobie rozwiążemy. Dobra, git. Także jednak były dwa niedźwiadki. Już się wystraszyłem, że tu coś pływa. Ogólnie jestem mega zdziwiony, że nie ma tutaj jakichś, nie wiem, prekinów, podwodnych materiałów i tego typu rzeczy. No, giga zdziwiony jestem. Jakiś wilk się też zapodział. Pyk. No ale cóż, może później będą. Także były dwa niedźwiadki. No i to w sumie chyba tyle. Tyle? Tyle. Zaraz będzie koniec. A będę musiał tam przepłynąć z powrotem. No i dobra. Gotowe. Tak więc lecimy się ewakuować. Także ewakuujemy się z tej planety. Nic nie zabieram, bo niczego nie potrzebuję. I lecimy do stacji kosmicznej. Chyba kosmicznej w sumie. Nie wiem. No i dobrze, jesteśmy na stacji. Jak to tu wygląda? Czy ja mogę już łuk sobie zresearchować? Mogę, za 300 kosztuje research, ale jeszcze nie będę mógł... Nie będę mógł go... skraftować. Także co my tu mamy za łuki? Ammo capacity, 300 rate'a... Critical damage, 5... Ile tam było? Minus 5? Minus 5? Minus 15 movement speeda. Dobra. Zrobimy tak, że wybierzcie, który łuk mam skraftować. Na samej górze będzie trzeba pozbierać, bo on kosztuje aż 1250 walutki, więc może ten nie. Ale z tych dwóch. Góra to jedynka, dół to dwójka. Oczywiście zachęcam jeszcze do rozmowy w komentarzach na temat tematu, który wcześniej poruszyłem. Temat tego, czy się podobało, co można zrobić lepiej i tak dalej. Także do następnego.